Przybysz z Krakowa Wykształcony w Krakowie reżyser Bogdan Husakowski debiutował w Starym Teatrze pod okiem Zygmunta Hübnera, mając za mistrzów m.in. Władysława Krzemińskiego i Jerzego Jarockiego. Ten rodowód okazał się rozstrzygający dla formacji jego samego jako dyrektora. Do Łodzi przyjechał z Opola, gdzie przez kilka sezonów tworzył teatr o wyraźnych znamionach pokoleniowych, i równie wyraźnych krakowskich korzeniach. W teatrze imienia Jaracza, który Husakowski objął 1 września 1979 roku, znalazła się spora grupa jego dotychczasowych współpracowników aktorów, także byłych uczniów, reżyserów, scenografów i muzyków. Ale dokonywał się ten desant stopniowo, był rozłożony w czasie na wiele sezonów. Husakowski z poszanowaniem odniósł się do tego, co zastał. Budował zespół metodą ewolucyjną, umiejętnie tworząc klimat artystycznej roboty i koleżeństwa. Ta cecha także wywiedziona z krakowskiej szkoły pięknie różniła go od wielu dyrektorów i reżyserów tyranów skupił wokół siebie ludzi, od których nie wymagał bezwzględnej akceptacji, ale na pewno oczekiwał zrozumienia dla jego wizji teatru. Sceny w pełni zawodowej, żywiącej się różnorodnością teatralnych konwencji oraz artystycznych indywidualności, doskonale świadomej swoich powinności wobec widza, a przy tym, co bardzo istotne, reagującej na rzeczywistość pozateatralną. Nigdy jednak drogą płaskiej doraźności czy krzykliwej aktualizacji. Mieściła się w tej wizji teatru szeroko rozumiana idea komunikacji z naturalnym środowiskiem kulturalnym łódzkim, z innymi teatrami i twórcami, także z zagranicy. Jednak dyrektor, w porównaniu z poprzednikami, najwyraźniej nie miał judymowskiej pasji popularyzacji sztuki teatru. W przełomowych latach osiemdziesiątych teatr imienia Jaracza stał się bezapelacyjnie najlepszą sceną w mieście, a zarazem jedną z najlepszych w Polsce. Wiele się na ten sukces złożyło: na pewno repertuar, profilowany umiejętnie i zarazem z inwencją, imponująca ilość i jakość prapremier, niebanalny i odważny, obyczajowo prowokujący. Miał Husakowski w tym dziele znakomitych współpracowników, kierowników literackich w osobach Michała Sprusińskiego, Małgorzaty Szpakowskiej, Tadeusza Spobodzianka, Piotra Micnera. Sam dla siebie wybierał autorów, do których chętnie powracał, bo go pasjonowali, lecz nie było w tych powrotach cienia nawet wąskich reżyserskiej specjalizacji czy koniunkturalności lub kierowania się modą na tytuły, jaka nie omijała także teatrów. Husakowski, jak się rzekło, powracał najchętniej bodaj do Strindberga i europejskiej moderny, do Szekspira, jak wam się podoba, i Gombrowicza. Intrygował go Elias Canetti, austriacki noblista w Polsce jeszcze nie przyswojony. Uwaga, moda na Austriaków rozpocznie się w naszym teatrze dopiero ładnych parę lat później. Reżyserował polską klasykę, słowackiego, choć romantyzm nie był jego namiętnością, także wyspiańskiego, ale gdy trzeba było, brał się za absurdalną groteskę Tyma czy melodramat. Le Lecouver-Scriba przekształcił w sztukę o naturze teatru i farsę Paryżanin-Magniera. Przedstawienia wyreżyserowane przez dyrektora, o czym jeszcze będzie mowa, w dużym stopniu określały artystyczny profil Jaracza podczas trzynastu teatralnych sezonów. A jednak miarą dyrektorskiej klasy Husakowskiego jest i to, że dawał pole do popisu kolegom reżyserom, którzy tworzyli inscenizacje wybitne, nieraz wybitniejsze od jego własnych. On sam reżyserował Ferdydurkę, Ślub, oraz Iwonę Księżniczkę Burgunda w Paryżu, lecz w gombromiczowskiej rywalizacji zwyciężył legendarny transatlantyk Mikołaja Grabowskiego. Podobnie w dziedzinie polskiej klasyki głośne były Macieja Prusa Dziady i Wyzwolenie. To tylko pierwsze z brzegu przykłady, a znalazłoby się ich więcej.